Cześć! Sebastian Grabowski i Miasto Miasto. Słuchajcie, dzisiaj przyjechaliśmy do województwa lubelskiego, powiat bialski, a żeby pokazać Wam jedną z najbardziej innowacyjnych gmin w Polsce, gminę Wiśnice. Widzimy się za chwilę w samym centrum gminy. Dotarliśmy do centrum miejscowości Wiśnice. Tak jak obiecałem Wam w odcinkach poprzednich, będę starał się pokazywać nie tylko duże, wielkie miasta, ale również innowacyjne, proaktywne rozwojowo gminy oraz miasteczka naszego kraju. Historia gminy Wiśnice zaczyna się na początku XV wieku, kiedy ród Sapiehów zakłada tutaj wieś. W roku 1511 nabywa ta miejscowość na podstawie prawa magdeburskiego praw miejskich, czyli staje się miastem. Po ponad 300 latach niestety na skutek zaangażowania się mieszkańców tej ziemi w powstanie styczniowe car Aleksander odbiera im prawa miejskie i miejscowość staje się znowu wsią. Co ważne, w tej miejscowości pojawiają się również ważni Polacy dla naszego kraju. Tadeusz Kościuszko zakochał się w niejakiej Ludwidze Sosnowskiej, która mieszkała niedaleko stąd i ta jego wielka, niespełniona miłość prawdopodobnie przekuła się w decyzje, które podejmował w kolejnych latach. Tyle o historii, Szanowni Państwo, ponieważ gmina Wiśnice jest gminą, która jest niesamowicie innowacyjna. Ostatnie rankingi oraz oceny samej gospodarki inwestycyjnej podejścia plasują tą miejscowość w czołówce gmin polskich. W tym roku gmina Wiśnice jest czwartą gminą w Polsce, a w roku 2018 była gminą pierwszą. Czyli wszystkie miarodajne wskaźniki wskazują to miejsce oraz tych ludzi oraz włodarza jako mega innowacyjnych. Budżet tej miejscowości to, patrząc na ostatnie 3-4 lata, około 30-40 milionów złotych, ponieważ tak wahały się inwestycje realizowane tutaj w tej gminie. Około 20-30% to są generalnie inwestycje, czyli ta gmina inwestuje dużo w rozwój infrastruktury, w innowacyjne podejście do mieszkańców, ale również w systemy, ale o tym będzie chwilę później. Co więcej, ma wójta pana Piotra Dragana, który według innych rankingów jest również takim bardzo innowacyjnym, proaktywnym wójtem, który zarządza gminą Wiśnice. Ciekawostką, którą należy podkreślić, jest na przykład spółka Energia Dolina Zielawy, która została założona przez 5 sąsiadujących sobą samorządów. Gmina Wiśnice ma w niej udziały jakby największe z tych 5 samorządów, która zbudowała drugą co do wielkości farmę fotowoltaiczną, która produkuje około 1,4 MW i składa się z ponad 5,5 tysiąca pojedynczych ogniw fotowoltaicznych. Czyli tutaj też doświadczamy tej transformacji zielonej, transformacji ekologicznej, która produkuje prąd ze światła. O samej gminie, o tym, jaką jest gminą, porozmawiamy za chwilę z panem wójtem Piotrem Draganem. Dzień dobry. Witam. Witam, panie wójcie. Dziękuję bardzo za przyjęcie nas bardzo gorąco w gminie Wiśnice. Chyba trochę zimno, ale... Znaczy, gorące przyjęcie, ale temperatura jest minus 3, jak sprawdzaliśmy. Wszędzie biało. Czujemy się jak w górach. Panie wójcie, jaką gminą są Wiśnice? Gminą niewątpliwie rozwijającą się. Gminą taką, która szuka nisz rynkowych, odpowiada na problemy, które mamy, bo największym problemem to jest to, że my się wyludniamy. Tak jak większość gmin na terenie Polski, większość gmin na Lubelszczyźnie niestety. I próbujemy walczyć z tym problemem przede wszystkim. Bo jak z nim walczyć? Przede wszystkim miejscami pracy. To jest najważniejsze, bo każdego człowieka, przede wszystkim młodego, przyciągnie miejsce pracy. Jaka to jest jeszcze gmina? No, spokojna do życia na pewno, z bardzo aktywnymi mieszkańcami. Kilkanaście lat temu, kiedy powstawały grupy producenckie i w województwie lubelskim były 4 grupy producenckie, 3 z nich były w gminie Wiśnice. Także to widać, że mamy ludzi bardzo aktywnych. No i tą aktywność też próbujemy wykorzystywać. Bo bije z tego, co pan mówi, taka skromność, ale jednak gmina Wiśnice to
w sumie perła gmin wiejskich w Polsce. Pierwsze miejsce w 18, czwarte miejsce w 21. Pan jako wójt, jednak jako lider z całego regionu lubelskiego, kiedy chodzi o takie podejście bardzo twórcze, innowacyjne do zarządzania, jednak skądś to się bierze. Tak jest, to wszystko prawda. Bierze się to przede wszystkim stąd, że swoją strategię opieramy na wykorzystaniu środków zewnętrznych. Nie tylko, przede wszystkim unijnych, ale zewnętrznych i próbujemy maksymalnie inwestować. Od 10 lat nie mieliśmy na inwestycje przeznaczonych kwot niższych niż 20% budżetu. Był jeden rok, kiedy było to 50%, czyli budżet wręcz inwestycyjnie niebezpieczny. Także to myślę, że plasuje nas bardzo wysoko w rankingach, ale też plasuje to, że wykorzystujemy innowacyjne technologie. To staramy się robić. Te technologie, które mają nam pomagać w zarządzaniu, na przykład tak jak właśnie oświetlenie LED-owe i system City Torch. Dlatego tu jesteśmy, żeby pokazać, jak w ogóle skonstruowany jest innowacyjny system, bo panie wójcie, ten system, który jest tu u was, on jest w ogromnych, wielkich miastach. I on tam skutecznie służy do tego, żeby efektywnie zarządzać. Tak, tak, rzeczywiście mamy ten system od roku, ale to jest jeden z systemów. Wykorzystujemy wodomierze radiowe też tak, żeby nie musieć już angażować mieszkańca do tego, by nam powiedział, ile zużywa wody. Ale to też stosujemy wiele innowacji, to może za dużo powiedziane, ale i innowacji społecznych czy rozwiązań społecznych. Taką dużą rzeczą, którą warto się pochwalić, którą ostatnio zrobiliśmy, to zakład opiekuńczo-leczniczy na 73 miejsca. Po pierwsze, jest to działanie na rzecz ludzi starszych, których jest tutaj w całej Polsce w tej chwili no, ogrom, prawda? Żyją swoimi problemami, tu też mentalność ludzka się zmienia i dzieci, no niestety, ale coraz chętniej oddają rodziców do między innymi ZOL-i. Ale ZOL to miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Na dzisiaj tam pracuje 15 naszych mieszkańców. Myślę, że finalnie będzie pracowało około 25 osób. Postanowiliśmy w ramach rewitalizacji też zrobić kino niewielkie, małą salkę kinową na 30 osób. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Biegniemy teraz do innych części gminy Wiśnice. Spotkamy się też z jedną z mieszkanek tej gminy, żeby trochę o tej gminie porozmawiać. Zaprosiłem do rozmowy o gminie Wiśnice aktywną seniorkę, panią Małgorzatę Kapczuk. Zapytam się jej, jak żyje się w gminie Wiśnice. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Pani Małgorzato, próbujemy pokazać dzisiaj innowacyjność oraz takie dobre ludzkie podejście, które tutaj w tej miejscowości ma miejsce. Pani Małgorzato, jak się żyje w gminie Wiśnice? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, mogę powiedzieć, że żyje mi się tu dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jestem mieszkanką tej gminy już od kilkudziesięciu lat. Mam okazję obserwować na co dzień, jak ta gmina się rozwija, jak pięknieje, jak się zmienia, jak powstają nowe budynki, rewitalizuje się stare, od choćby przykład o tego budynku, gdzie niebawem będzie otwarte kino, gdzie zamierzam chodzić z moją wnuczką, a także sama. Powstaną tam też takie mieszkania treningowe dla osób, które sobie nie radzą w życiu codziennym. No jest to coś, czego u nas nigdy nie było i jesteśmy po prostu zadowoleni z czym się dzieje. Tak pani jest. Małgorzato, tak, tak. Czyli ja tak. Rozumiem tak, to jest fajna gmina, w której się żyje. Co więcej, widać tą zmianę, która tak, postępuje, to widać, tak? To widać. Jest to gmina taka no, przyjazna mieszkańcom. Czyli śmiało mogę zaprosić w pani oraz w swoim imieniu tak. Zarówno turystów, ale również i chcących mieszkać w gminie Wiśnice, w miejscowości oczywiście. Wiśnice. Polecam z całą stanowczością. Pani, dziękuję bardzo pani Małgorzato. Życzę zdrowia przede wszystkim i do zobaczenia niedługo. Do widzenia. Do widzenia. Słuchajcie, pokażemy wam teraz super innowacyjny system. To oznacza nie mniej niż więcej, że technologia jest demokratyczna, ponieważ unikalny system, który zarządza oświetleniem miejskim,
stosuje się w dużych miastach, ale również i w malutkich, takich jak gmina Wiśnice. Pokażemy Wam zarówno, co widzi lampa, co jest w środku tej lampy i jak można skutecznie zarządzać systemem oświetleniowym oraz lampami w miastach. Będę teraz, słuchajcie, wjeżdżał na lampę, pokazać Wam trochę. O, się wciskam teraz. O, pokażę Wam trochę, jak wygląda generalnie lampa, z czym wiąże się w ogóle oświetlenie miejskie. Pamiętajmy o tym, że we większości miast polskich jest to jedne z największych wyzwań. I jak ważny jest odpowiedni dobór oświetlenia, prawdopodobnie mało kogo to interesuje, a to jest, jakby nie patrzeć, jeden z ważniejszych elementów zarządzania oraz budowania infrastruktury miejskiej. Ja sam, słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, ponieważ nigdy nie widziałem tego, co widzi generalnie lampa. Niby informacja wydaje się oczywista, ale jest to również dla mnie dosyć ciekawe wyzwanie. Każda lampa składa się w sumie z takich trzech podstawowych elementów. Słup, lampa, która w sobie zawiera taśmy LED-owe, które znajdują się po tej stronie. Ilość tych LED-ów będzie określała moc tej lampy, czyli światło, które będzie generowała. Tutaj mamy taki mały grzybek, taką nakładkę, która jest wkręcana, o tym będzie za chwilę. To jest część inteligentnego systemu, który służy do zarządzania. Bardzo ważne w tym typie lamp oraz zarządzania jest to, że te grzybki są wkręcane, czyli nie wymagają jakiejś głębokiej ingerencji w samą lampę, żeby dobudować i dołożyć system. Po wizycie na lampie i pokazaniu Wam, jak lampa wygląda z zewnątrz i z czego się składa, chciałbym bardzo pokazać Wam, jak wygląda system, który stoi za tym i jak ta lampa funkcjonuje. Także jesteśmy w miejscu zarządzania miejskim oświetleniem i przejdziemy krok po kroku od funkcjonalności, jakie daje system inteligentnego zarządzania oświetleniem miejskim. Widzicie tutaj po pierwsze rzecz ważna, dostęp, czyli możliwość zarządzania poprzez przeglądarkę internetową, poprzez odpowiedni link, do którego się dostajemy, jesteśmy w stanie dostać się do całego obrazu oświetlenia, którym zarządzamy. Widzimy ulice oraz lampy, które są wyposażone w system inteligentnego zarządzania. Jeżeli klikamy teraz na lampę, na przykład weźmy sobie teraz tą lampę tutaj, o, na przykład tą lampeczkę, proszę bardzo, tą. Mamy możliwość oglądania sobie tak naprawdę informacji, które wiążą się z tą samą lampą. Czyli widzimy trzy elementy, które nam się od razu pokazują na tak zwanym systemie zarządczym. Czyli z jednej strony widzimy to, gdzie ta lampa się znajduje. Kontrolery, które są w tych lampach, wyposażone są w moduł GPS-owy, czyli lampa samoczynnie lokalizuje się tam, gdzie jest jej miejsce. Oraz pewne elementy, które wiążą się stricto z jej posadowieniem. Drugi element, który wiąże się z tym systemem zarządzania, to jest cały opis tak zwanego węzła komunikacyjnego, który mieści się w samym tym module grzybku, który Wam pokazywałem, który służy po prostu do oceny stanu zarządzania. I trzeci element, który znajduje się na naszym systemie, to jest tak naprawdę opis całej lampy, poziomu świecenia, trwałości, ilości godzin pracy, czyli mamy tutaj pełny zakres informacji, które mówią nam o tym, co się w tej lampie z punktu widzenia światła dzieje, jaka jest jej nominalna moc, jaki to jest model i tak dalej, i tak dalej. Także trzy elementy, które są przypisane do samej lampy. Wychodząc teraz z tego okienka, co unikalne i co ważne do podkreślenia jest to, że te wszystkie lampy są zarządzane indywidualnie. Co to oznacza zarządzanie lampą indywidualnie? To oznacza, że każda z tych lamp daje możliwość ustawienia i konfiguracji jej jako pojedynczej, czyli możemy zarówno ustawiać i regulować poziom mocy, czyli ta lampa świeci się
w pewnych przedziałach czasowych na 100%, na 60%, na 70% albo się nie świeci. Co więcej, to wszystko jest konfigurowalne, czyli możemy sobie to ustawić dla jednej doby, dla tygodnia, dla miesiąca, tak żeby nie robić tego w trybie stałym. Widzimy na tym obrazie jeden z elementów, na które pozwala system zarządzania. Możemy sobie poustawiać odpowiednie harmonogramy dzienne dla jednej lampy bądź też dla grup tych lamp. Pamiętajmy o tym, że mamy do nich dostęp indywidualny, czyli zarządzamy jedną bądź też grupą lamp. W zależności od dnia oraz od modelu, który chcemy zaimplementować, możemy sobie ustawiać na przykład, że lampy w pewnych momentach świecą trochę krócej, trochę dłużej, świecą trochę bardziej albo trochę mniej. Co to oznacza? Że na przykład w pewnych zakresach dnia, na przykład w niedzielę, lampy świecą znacząco dłużej i świecą z dużo większym natężeniem, czyli po prostu w mieście jest trochę jaśniej. W innych dniach możemy sobie to tak dostosować, że będziemy mieli trochę inny czas świecenia oraz trochę inne natężenie. Lampa ma stałe elementy, obudowę solidną, inteligentny zasilacz, który musi wytrzymać od temperatur bardzo ujemnych do bardzo dodatnich oraz wszystkie elementy w środku, które są zgodne z pewnym standardem, certyfikatem ENECA, ponieważ otwarcie tej lampy musi po prostu pozwolić osobie, która pracuje, na pracę, kiedy lampa jest pod napięciem. Jeden element lampy, czyli co jest w środku. Mamy również LEDy, które będą nam określały pewną moc oraz siłę świecenia. Czym ich będzie więcej, tym lampa będzie świeciła mocniej. Przechodzimy teraz do elementu związanego z zarządzaniem, czyli tym, co innowacyjne w całym obszarze zarządzania infrastrukturą miejską. Jak widzieliście na lampie, mamy możliwość stosowania różnych modułów indywidualnych, które są przypinane, wpinane do lampy. Gniazdo, które tu widzicie, ono jest takie same w każdym z tych modułów. Jest to gniazdo wysokonapięciowe typu NEMA. Są jeszcze inne gniazda typu ZAGA, są to gniazda niskonapięciowe. W tej części widzicie dosyć skomplikowany moduł składający się z bardzo zaawansowanej elektroniki. Co ciekawe, ta malutka kosteczka to jest karta SIM, która jest wlutowana do takiego całego kontrolera. Weźmiemy sobie teraz inny moduł, który ma na przykład taki otworek. Ten otwór, który tu się znajduje, służy do bycia w kontakcie ze światłem dziennym. Tutaj wpada światło i w zależności od tego, jaka jest pora dnia, uruchamia odpowiednie moduły w środku. To jest zupełnie, widzicie, inny kontroler, innego dostawcy, innego producenta. Tu na przykład karta znajduje się w środku i jest tutaj. Mamy w nim bardzo zaawansowane algorytmy oraz elektronikę, która w tym module na przykład pozwala zarządzać i kompensować pewną moc bierną, zwiększać efektywność. Ma również w sobie wbudowany moduł GPS, czyli lampa potrafi się sama lokalizować od razu po włożeniu i przypięciu tego modułu do lampy. Jest to bardzo zaawansowane ustrojstwo, które pozwala nam bardzo efektywnie, skutecznie zarządzać oświetleniem miejskim, a informacje płynące stąd możemy potem oglądać i zarządzać na jednym wspólnym interfejsie, czyli tej aplikacji, do której mamy dostęp dzięki internetowi. A teraz, słuchajcie, wykonam taki dosyć prosty sposób zrobienia z lampy nieinteligentnej lampę inteligentną. Widzicie, że włożyłem to gniazdo w oprawę, czyli zaimplementowałem logikę, która tu się znajduje. Ta informacja jest przekierowana do zasilacza, który ma cały element, który pozwala komunikować się z tym kontrolerem i w zależności od komendy, która wpłynie tędy, albo lampę włączać, albo ją przesterowywać, albo zmniejszać, albo zwiększać poziom oświetlenia. Nasza podróż powoli dobiega końca. Wierzę, że udało nam się pokazać dzisiaj to, co jest ciekawe w całej gminie Wiśnice. Po pierwsze, innowacja
mądre podejście do mieszkańców, także rankingi są nieprzypadkowe, ponieważ gmina ta należy do czołówki gmin wiejskich w Polsce. Co więcej, pokazaliśmy Wam unikalny, innowacyjny system, który znajduje się w tej gminie, a jest to system bardzo zaawansowany, elastyczny oraz pozwalający zaoszczędzać realną energię w każdym polskim mieście i gminie. Zapraszam Was do oglądania kanału Miasto Miasto. Jeżeli podobało Wam się, postawcie łapę do góry, jeżeli nie, postawcie łapę w dół. I koniecznie subskrybujcie kanał Miasto Miasto. Hej!